Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Niestety jest to ostatni odcinek przed taką dłuższą przerwą na kanale, ponieważ no, nie wiem, no pokażę wam, jak to ja tutaj mam magazyn w domu aktualnie. Bo będziemy się przenosić i będę nagrywał z nowego miejsca. Także będzie taka dość długa przerwa, nie wiem ile to może potrwać, z miesiąc czy ile. Bo będę bez internetu, nie będę po prostu nagrać odcinka, tak? I dzisiaj, w tym jakby ostatnim odcinku, nie będziemy robić tuningów na Unite, tylko chciałem z wami pogadać na temat Need for Speed Underground 2. Bo no, jak mogliście zauważyć, na YouTube jest taki jeden fanowski remake, który ma aż 6 milionów wyświetleń chyba. I jakby to pokazuje, że ludzie chcą faktycznie powrotu do Undergrounda 2. Bo to jest jak dla mnie i jak widać dla 6 milionów innych ludzi też, Underground 2 to była jedna z najlepszych części, jak no jedna z najlepszych części, jak nie właśnie najlepsza, bo w sumie Underground 2 to był mój pierwszy Need for Speed tak naprawdę, więc też dlatego może mi się ultra podobać. I no jakby faktycznie udało się tak, że kiedyś powstanie faktycznie ten remake Undergrounda 2, to byłoby po prostu super, nie? Bo Underground 2, jak dla mnie i was właśnie dla tych 6 milionów innych ludzi, jest po prostu no super grą, tak? I chociaż ma 14 lat, to można sobie tam dalej śmigać, tak? Tak, bo ta gra ma tam, nie wiem, 14-15 lat. Już nawet nie wiem dokładnie. I właśnie w Need for Speed Hicie, jak możecie zauważyć, mamy całą kolekcję, która się nazywa NFS Heroes albo NFS Legends, jakoś tak. I mamy tutaj właśnie te najbardziej ikoniczne samochody z tych najlepszych części Need for Speeda, czyli z Undergrounda, pierwszej części Undergrounda, z Undergrounda 2, czyli ten Nissan. Z jedynki jest ten taki złoty Skyline. Z dwójki jest oczywiście Nissan 350Z, którym jadę teraz. I jest jeszcze z Need for Speed Most Wanted jest BMW M3 GTR. Więc no fajnie, że twórcy hita coś takiego dodali. No bo jest to po prostu takie fajne nawiązanie do innych części Need for Speeda. Ja sobie pojadę może na stację benzynową, bo sobie naprawię samochód i sobie trochę nim podriftuję i pogadam przy okazji z wami. Bo no nie wiem, napiszcie w komentarzach jaka jest wasza ulubiona część Need for Speeda i jaka była wasza pierwsza część Need for Speeda, w jaką graliście w ogóle. No bo w moim przypadku był to właśnie Underground 2. I zalicza się nie wiem, jest tam na drugim miejscu pod kątem moich ulubionych Need for Speedów. I na pierwszym, w sensie jest moim pierwszym Need for Speedem i jest na drugim miejscu pod kątem moich ulubionych Need for Speedów. No bo wiadomo, hit jest najnowszy. Najwięcej opcji ma tam, jest bardzo rozwinięty. Ale na drugim jest właśnie ten ultra klimatyczny i superowy Underground 2. Na trzecim miejscu, w sumie nie wiem co bym mógł dać. Na pewno najgorszym Need for Speedem, w jakiego grałem, był Need for Speed Payback. Chyba. No bo, no wiadomo, tego Paybacka tam zabiły te mikropłatności, w ogóle ten ultra drewniany system jazdy i inne takie pomysły, takie, które zniszczyły tą grę, bo Payback naprawdę mógł być fajną grą.
gdyby nie to, że po prostu twórcy robili to tak o, żeby mieli, bo tam co jakiś czas wychodzi nowa część Need for Speed'a, to zróbmy po prostu tak o, od niechcenia jakąś grę, niech mają. No i no ja tak odczuwam, że tak właśnie robili tą grę. Wrzucili tam jakąś tam fabułę, która ani jest jakaś specjalnie pociągająca. Jest ultra, ta gra jest ultra przewidywalna i w ogóle. No i w ogóle inne takie. Ale właśnie Underground 2 to tak, nie wiem, to była po prostu taka gra, taki trochę, tak, no wiadomo, jak każdy Need for Speed, była taka arcade'owa ścigałka o takim tuningowaniu, takim właśnie tuningowano swoich wozów. Właśnie jak dla mnie ten Underground 2 to jest jak pierwsza część Szybkich Wściekłych. Tak ja odczuwam. Bo jest typowo właśnie o tym tuningu samochodów, o tych właśnie wyścigach ulicznych, o tych wszystkich właśnie rzeczach, które były w pierwszej części Szybkich Wściekłych. No bo... No a Payback to jest taki porównywalny już do tych trochę późniejszych części Need for Speed'a, Boże, Szybkich Wściekłych, ale też nie aż tak bardzo, tak? No bo późniejsze części Szybkich Wściekłych to wiadomo jak wyglądały, no. Czołgi, wybuchy, latanie samochodami gdzieś po niebie i w ogóle inne takie nieludzkie rzeczy, które mało są realistyczne. I teraz no... też z tą dziewiątą częścią, no Szybcy i Wściekli już też od takiego dłuższego czasu jest bardziej postrzegana jako film akcji z elementami właśnie science fiction czy coś takiego, nie? No bo... nie wiem... To tak już o, po filmie samochodowym to tam już naprawdę niewiele zostało. Także jesteśmy teraz akurat blisko kryjówki, więc wam pokażę właśnie tę kolekcję samochodów z poprzednich Need for Speedów, takie ikoniczne. No to to widzieliście, to jest Nissan 350Z z Need for Speed Underground 2. Nawet po tablicach można poznać. Silnik brzmi tak, ale on już jest przerabiany silnik, więc... Ale to jest silnik przerabiany, więc jakby... Nie ma tutaj co... Można tutaj słaby silnika robić. Obecny silnik, jaki mam tutaj, to jest 3,5 litra V6, 597 koni mechanicznych. Jest to samochód pod drift. Zrobiony. Dobra. Zmieńmy samochód. Kolejny to jest... Ten samochód jest jak dla mnie taki... To też jest chyba z ten NFS Heroes czy coś, bo on też jest odblokowany z pobocznych zadań. Jak dla mnie to jest... Ten samochód pasuje do... To będzie takie Need for Speed Payback, można by powiedzieć. Bo tam był taki podobny Ford i właśnie takie malowanie też mi się kojarzy z właśnie z Paybackiem. Kolejny samochód to jest... Nissan Skyline GT-R. Właśnie z tej edycji Legends z 2002 roku. Z Undergrounda 1. Właśnie. Po tablicach można poznać. Kto pamięta, ten pamięta, kto nie, to trudno. Też bardzo fajny samochód, bardzo mi się podoba też. I kolejny samochód, ostatni z tej serii. Tak, to też, ten Ford też jest ten NFS Legend, bo ma tą końcówkę LE. Tak samo jak ten też ma końcówkę LE. I... ten Skyline też. I teraz mamy BMW M3 GTR z 2006 roku. Proszę bardzo. Need for Speed Most Wanted. Też bardzo rozpoznawalny samochód dla fanów Need for Speeda.
Właśnie, nie pokazałem wam, jakie silniki mam w tych autach. Także tutaj mamy 4 litry V8, 683 konie mechaniczne, ale to dlatego, że te samochody tak rzadko ulepszam. Normalnie to bym teraz miał lepsze, ale jakoś z nimi nie jeżdżę często. Tutaj mamy za to 440 koni mechanicznych, 3,5 litra V6, czyli no podobnie co ten, ale trochę mniej mocy niż ten właśnie z Undergrounda 2. I tutaj mamy nie to. Tutaj mamy silnik 592 konie mechaniczne, 2,6 litra i silnik jakiś I6. Nie mam pojęcia jaki. Także no. I właśnie w komentarzu było napisane pod tym filmikiem, co was prosiłem, żebyście wybrali jakiś samochód na następny tuning do Need for Speeda Unite. Wybraliście Audi. Najbardziej lajkowany komentarz to był Audi, to było Audi S5. Więc weźmiemy ten samochód teraz z Undergrounda 1 i pojedziemy do salonu. Żeby właśnie S5 zakupić. Ups. Ok, salon samochodowy. Audi S5. Audi S5. Gdzie był Audi S5? Trzeba teraz poszukać. Jest Audi S5. Także ten samochód, tym samochodem będziemy się zajmować w następnych odcinkach. Kosztuje ile? 70 tysięcy. A ja mam ile? 625. Będzie git na dobry tuning. Kupimy sobie. Tak chcę użyć go. Zobaczymy, jak brzmi start silnika. A jeszcze ważna rzecz. Napęd na tył, ok. Wszystko jasne. Będzie można zrobić. Znaczy w Need for Speedzie akurat ciężko jest zrobić z driftowu z napędem na tył. Właśnie łatwiej się robi z napędem na przód w Need for Speedzie. I jak się kupuje nowy samochód, to od razu ten samochód ma nitro, tak? No to akurat takie fajne. Słabe nitro, bo słabe, ale zawsze jest. Także dobra, mamy kolejny samochód do kolekcji. Też mi się podoba. I dobra. No możemy coś tam już zacząć z nią robić. Zaczniemy tylko od osiągów, żeby sprawdzić jakiś silnik przy okazji. Także tak, startowy silnik 349 koni mechanicznych 3.0 V6. Jeśli by to kogoś interesowało. I sobie na razie ten silnik V6 zostawimy. Teraz stracę dużo pieniędzy, coś czuję na tym tuningu. Wyciągnę sobie to nitro. Zawieszenie na tor. Hamulce możemy kupić też oczywiście. Opony, teraz ważne. Opony pokazowe. Weźmy te. Sprawdzają się dobrze w wyścigach miejskich i na torze. Dobra.
Sprzęgło to weźmiemy. Tutaj mamy do 8 biegów, ok. Jakieś układy różnicowe specjalne nie potrzeba. No i co, sprawdźmy statystyki tego silnika. 628 koni mechanicznych. Fałszusteczka brzmi tak. Jeszcze zmieńmy może faktycznie dźwięk wdechu, żeby był bardziej agresywny. Ho! Strzelanie oczywiście siarczyste weźmiemy. Okej, jak dla mnie jest super. Zawieszenie weźmy takie średnie. Pochylenie kół. Dobra, weźmy też takie pół na pół. Także nasz samochodzik na razie prezentuje się tak. I co? Widzimy się w kolejnych filmach, które będą nie wiadomo właściwie kiedy. No i co? Narka.